Latem warto zajrzeć do Rynu. Od czerwca do września nie ma tam tygodnia bez ciekawych wydarzeń. W lipcu mieszkańcy i turyści będą świętować Dni Rynu, a w sierpniu miasto będzie gospodarzem Festiwalu Kultury Średniowiecza Mazuria. O tych i wielu innych imprezach opowiada dyrektorka Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie Marta Dąbrowska. W czerwcu spotykamy się na rajdzie odjazdowy Bibliotekarz. W tym roku po raz pierwszy robimy kino plenerowe na zakończenie rajdu w Starłachkach Wielkich, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. 23 czerwca Noc Świętojańska nad Jeziorem Ołów. W tym roku z dużym rozmachem, ponieważ udało nam się uzyskać dofinansowanie z Etnopolski, więc też spotkamy się nad Ołowiem. Będą tańce, śpiewy, szukanie kwiatu paproci. Wystąpi zespół Zarażenie Folkiem, a także zespół Starławiacy. Eksplozja kolorów, moja ulubiona impreza, która najbardziej brudzi, ale jest najbardziej radosna, więc tutaj 29 czerwca zapraszamy do amfiteatru nad Jeziorem Ołów. Podczas eksplozji również w tym roku wyrzut konfetti o 19.30, więc barwna impreza dla wszystkich, dla całych rodzin, serdecznie zapraszamy. Dni Rynu w lipcu. Lipiec również bogaty, bo pomieszamy trochę różnych styli imprez. Festiwal Pięciu Zmysłów, to będzie pierwsza impreza, pierwszy weekend, gdzie będziemy mieli okazję skosztować różnych potraw z food trucków. Będzie to strefa smaku, strefa zmysłów, to będą różnego rodzaju atrakcje sensoryczne dla dzieci, plac zabaw. Koncert muzyki retro, usłyszymy w wykonaniu Ani Żebrowskiej, będą to covery Anny Jantar, więc tym bardziej przeniesiemy się trochę w styl retro. No i będzie Parada Lampionów, Teatr A3, bardzo niebywały, wspaniały, widowiskowy teatr. W tamtym roku byli u nas z wielkimi takimi makietami, uszy, nos, a w tym roku będzie to barwna Parada Lampionów ulicami naszego miasta. No i oczywiście nie zabraknie strefy zapachu, bo to właśnie wzrok, słuch, smak, więc to wszystko połączymy. Dni Rynu w tym roku 3 dni. Zaczynamy szantowo z programem Mała Orkiestra Dni Naszych dla Dzieci, zespół Atlantyda w piątek, a w sobotę już koncert Kamila Bednarka i zespół Kożuch, to już na amfiteatrem nad Jeziorem Ołów. Niedziela sportowa, więc kto ma chęć, będzie miał siły, to może z nami wspólnie biegać. Już kolejna edycja biegu o Puchar Burmistrza miasta Ryn. No i sierpień w tym roku po raz pierwszy zrobimy piknik z książką, też zapraszamy tutaj do wspólnej zabawy. No i oczywiście nasza bardzo duża impreza, na którą serdecznie zapraszam każdego miłośnika średniowiecza i przebierania się, bo tutaj tak naprawdę nasze miasto Ryn zamieni się w wioskę średniowieczną. W każdej przestrzeni miasta będzie można znaleźć coś dla siebie, bo rozpoczniemy już w piątek koncertem. Wioska rycerska będzie na placu Mateuszka, więc bardzo dużo straganów, warsztatów. No i w sobotę barwny korowód ulicami miasta. Jeżeli ktoś ma chęć się przebrać, to serdecznie zapraszamy, bo rzeczywiście jest to niebywałe przeżycie, kiedy możemy się przebrać i stać się pięknymi damami, więc tym bardziej warto się wybrać. No i wieczorem inscenizacja, teatr ognia, a także spektakl batalistyczny i w niedzielę również dalej wioska rycerska. No i na zakończenie wracamy do rajdu rowerowego MTB Mazury Milko. Wrzesień też, no, wydawało się, że w sezonie będziemy mieli dużo pracy, ale okazuje się, że rzeczywiście ten sezon będzie długo trwał, bo w związku z tym, że udało nam się pozyskać dofinansowania, więc też będzie jeszcze mnóstwo wernisaży, koncertów. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę www.rpkit.pl, bądź do polubienia naszego profilu, tam na bieżąco będą Państwo mogli znaleźć wydarzenia, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Rajd odjazdowy Bibliotekarz już w ten piątek, zaś w niedzielę 23 czerwca świętujemy najkrótszą noc w roku, czyli sobótkę. Nad Jeziorem Ołów zobaczymy pokazy tańca, śpiewu, a chętni będą mogli poszukać kwiatu paproci. Impreza zacznie się o godzinie 20.00.